Cześć, jakiś czas temu złapała nas choroba, co na pewno jeszcze słychać po moim głosie. Takie typowe zimowe przeziębienie, czyli kaszel, katar. No i w rezultacie całą rodziną od kilku dni siedzimy w domu. Szkoda, bo dziś mieliśmy odwiedzić w Chlanach koleżankę, a przez chorobę nie mogliśmy. Ale na szczęście mamy siebie, więc nie ma nudy. A ja mam pomysł, jak umilić nam ten czas siedzenia w domu. Dziewczyny, co wy na to, żeby dziś urządzić sobie babski wieczór podczas tworzenia biżuterii i ozdób do włosów? Tak! Super! Mam trzy zestawy do tworzenia bransoletek, ozdób do włosów. Dziewczyny, patrzcie, jakie fajne zawieszki. No. Są dla serduszka, takie serduszka, różowe i niebieskie. Takich bransoletek jeszcze nigdy nie miałyśmy do robienia. Jest ładna. Z takich sznureczków się je tworzy. Ciekawe, czy będziemy umiały. No, no motylków tu jest. Takie motylki spineczki są w tym zestawie. A ja jeszcze wspomnę, że na Instagramie Orbico Toys trwa właśnie konkurs, w którym do wygrania są różne zestawy Make It Real do tworzenia biżuterii, do tworzenia makijażu. I zabawa polega na cyknięciu fotki bądź nagraniu wideo właśnie podczas babskiego wieczoru, opublikowania tych zdjęć bądź wideo na swoim Instagramie i spośród wszystkich osób biorących udział w konkursie zostanie wybranych 10, do których powędrują zestawy Make It Real. Zostawię Wam w opisie pod filmem link do konkursu oraz do jego zasad. I cóż dziewczyny, organizujcie swoje babskie wieczory, zbierajcie ekipę koleżanek albo zaproście mamy do zabawy, no i bawcie się dobrze. Ale zanim to zrobicie, to jeszcze zapraszamy na nasz babski wieczór. To od którego zestawu, dziewczyny, zaczynamy tworzenie biżuterii? Zdecydowałyście się na ten, tak? Na początek. No dobra, to otwierajcie opakowanie. Ten będzie na koniec. Mhm. A ja mam dla Was propozycję. Czy chcecie pobawić się w zabawę, która polega na odpowiadaniu na pytania? Tak. Ale to nie są łatwe pytania. Jesteście odważne? Tak. Podejmiecie to wyzwanie? Tak. Mam tutaj przygotowanych kilka pytań, losów i listę pytań. I podczas tworzenia biżuterii sobie pobawimy się, co? Pogadamy sobie. To jest moja gotowa bransoletka. Spiąć. Mhm. I to jest bransoletka. Myślisz, że to może być ozdoba na szyję? Może być. Można też tu włożyć. Daj, Luśka. Patrz, no bo, może na no nogę być też. Pokaż, Anielka. To jeszcze może być jakaś zawieszka. Dziewczynki już są skupione na tworzeniu swojej biżuterii. To co, będziemy losować po kolei i będziecie odpowiadały na pytania. Kto pierwszy? Ja. Może ode mnie. Aniela. No, może ja, Aniela, Klara. Dobra, to proszę. 7. Numer 7. Wymień 3 powody, dla których lubisz dzieciństwo. Bo nie muszę pracować, bo mogę się bawić i... iść do szkoły. I możesz chodzić do szkoły, tak? Okej, okay, fajnie. To kto teraz losuje? To jest ja. Dziesięć. Pytanie numer 10 dla Anielki. Anielko, jaki był Twój najdziwniejszy bądź najstraszniejszy sen? Jeden sen, jak miałam 3 latka, no znaczy 5, to śniło mi się, że żaba się wyświetliła na ścianie i się obudziłam, bo się jej przestraszyłam. Mm-hmm. A jak miałam 6, to się przyśniła mi ta czarownica z Aurory i tak jakby coś wylewało, coś taki jak piasek. Z czego się to wylewało? Nie wiem, jakby ze ścian. Aha. Ze sufitu, z ścian i podłogi. I co ta czarownica robiła? Ta czarownica powiedziała, że my z jej wtedy płakałam.
No ale dobrze się skończyło. Nikt cię nie zjadł. To najważniejsze. Dobrze, że to tylko sen. No dobrze. Teraz też na Klarę. No to teraz Klaruni kolej. Zobacz. Jaki to numer? 11. Dla Klaruni numer 11. Klara, czego boisz się najbardziej? Duchów. Najbardziej Klara boi się duchów. A poza tym? A widziałaś kiedykolwiek ducha? Ja widziałam. Ty widziałaś ducha? Nasza szkoła jest nawiedzona, tam są duchy i ciągle nas przewracają, mnie i Zuzię na schodach. Się ciągle przewracamy. No niemożliwe, duchy was przewracają. Tak. Na schodach. Jak idziemy czasami na wóz, tam jest taka jakby szatnia, to tam są, jak się przebieramy, to się otwierają same drzwi. I raz pan wszedł, było otwarte drzwi, pan się zapytał, kto to otworzył, a my powiedzieliśmy, że duchy, bo się same otwierały. No i co pan na to? No i pan zamknął drzwi i poszedł i znowu się otworzyły. Lucja, a ty wierzysz w duchy? Nie! A ja wierzę. Nie wierzysz? Ja wierzę. A to jak to jest w tej szkole? Ty widziałaś w tej szkole ducha? Nie. Ja nie. Czyli nie, nie ma duchów według Lucji? Nie ma. Nie ma jednak. Ani jednego nie ma ducha w szkole? Zero jest. A ja wierzę, że w szkole jest chyba 100 duchów lub więcej. To kolejne pytanie dla Lucji. Losuj, Łusieńka. 3. Pytanie numer 3. Gdybyś mogła zmienić coś na świecie, to co byś zmieniła? Że ludzie by mogli mieć ogon syreny. Chciałabyś, żeby ludzie mogli zamieniać się w syreny? Tak. No fajny pomysł. Losuję pytanie Anielka. 8. Gdybyś przez miesiąc musiała jeść tylko jedną rzecz, to co to by było? Jakbym miała przez miesiąc, jakbym przez cały miesiąc miała jeść lody, to by było okej. Okay. A jakbym przez cały miesiąc miała jeść cebulę, by było nie okej. Okay. To co wybierasz? Cebulę czy lody? Lody. Lody? Lody. Teraz Klaruni kolej. Cztery. Pytanie 4 dla Klary. Z czego, Klaruniu, jesteś najbardziej dumna? Przyłożyłam sama puzzle i tych elementów było 1000. Super. No, to był wyczyn. I znowu Łuci kolej. 5. Pytanie 5 dla Łuci. Co byś zrobiła, gdybyś stała się niewidzialna? Bym zrobił jakąś dowcip. Na przykład przez tobą, przed sobą mam garnek z eliksirem i tam jest łyżka. I wtedy bym łyżka była, a nikt mnie nie widział. I wtedy był taki dowcip, że tali. Czyli ruszałabyś przedmiotami? Tak, żeby przedmiotami i każdy myślał, że to są tali. 6. Pytanie numer 6 dla Anielki. Gdybyś wygrała bardzo dużo pieniędzy, na przykład 1 000 000 złotych, to co byś sobie za te pieniądze kupiła? Bym sobie oszczędziła, dopóki jestem mała, to bym sobie oszczędziła, jakbym była dorosła, bym sobie kupiła mieszkanie w tym bloku, żeby do mamy przychodzić, kiedy tylko będę chciała. No fajne marzenie. Na babskie wieczory. I Klara swój numerek losuje. 2. Numer 2. Klara, gdybyś na jeden dzień mogła stać się postacią z bajki, to w kogo byś chciała się zamienić i dlaczego? W Elsę. A dlaczego? Bo ona zamraża. Chciałabyś mieć taką supermoc jak Elza? Tak. Czyli Elza z Krainy Lodu. Łucja, gotowa jesteś na kolejne pytanie? Tak. Jeden. Jakie jest najpiękniejsze miejsce, w którym byłaś? W górach, to są synka, na okolicy mi się podobało. To jest najpiękniejsze miejsce według ciebie w Polsce? No dobrze, także polecamy wszystkim odwiedzić Sokolice.
Tak, dziewczyny? Tak. Wam też się podobało? Mi się podobało na Sokolicy. Najbardziej mi się podobało na Sokolicy i też najbardziej mi się podobało w Toruniu. Bo tak dużo pierniczków zapaśku. Pierników. A w ogóle do naszego babskiego wieczoru przyłączył się tata. Cześć, tata. Tata jubiler. Tata jubiler. Kręci tutaj bransoletki. O, już kolejna powstała, Klaruniu. Fajna. Taka młodzieżowa. Jest luźna, ale można inaczej związać, bo co długie zrobiliśmy, ale gdybyśmy przez każde wzięli, to by się tu bardziej trzymało. To zależy, kto jak będzie chciał. Teraz Anielka losuje. Pytanie numer 9 dla Anielki. Co byś zrobiła, gdybyś znalazła na ulicy portfel pełen pieniędzy? Bym dała policji, policja by znalazła właściciela. Klarunia, twoja kolej teraz. Gdybyś mogła zaadoptować jeszcze jakieś zwierzątko, to co to by było? Dowolne. Jakie tylko ci przyjdzie do głowy? Lis. Lisa? Rudego lisa? Tak, rudego lisa. Czy polarnego? Rudego. Klara lubi lisy, prawda? Tak. Przytulanka, z którą śpisz, to też lis. Masz polarnego i rudego. Klara miłośniczka lisów. A ja rysiu, mam dwa rysie. Tak. Łucja rysiów, Klara lisów. A ja nie jestem żadnym. A ty nie jesteś określona, tak? Tak, nie jestem. Nie jesteś zafiksowana na żadnego zwierzaka. Nie, trochę niebieski, trochę coś. Mamy, ja ciągle śpię z zwierzakiem pandą rudą. No tak, jeszcze panda ruda. Klara, ogólnie lubisz rudę, nie? Klara zrobiła rudy zespół. Łucja, opowiedz widzom, na jaką okazję wystylizowałaś tatę? Spójrzcie, nie, tutaj ma tata na włosach. Nie ma tej okazji. Nie ma już tej okazji? Nie. A na jaką to miało być okazję? Na ożenianie. Na ślub. Na ożenianie. To jest stylizacja męska na ożenianie, tak? A dlaczego już tej okazji nie ma? Bo się ożeniliście. Czyli się spóźniłam. No niestety na naszym ślubie tata nie był tak pięknie przyozdobiony. I zostały dwa ostatnie pytania. To dziewczyny, ja proponuję, żebyście wszystkie odpowiedziały na te dwa pytania. Okej? A kto wylosuje? No już bez losowania. Pytanie pierwsze. Wymień trzy rzeczy, które zabrałabyś ze sobą na bezludną wyspę. To ja bym zabrała ten kot, picie i jedzenie i przytulanki. Mhm. Aniela? Ja bym zrobiła hamak, parasol i albo krem na słońce, albo ten, albo koło do pływania. Mhm. A Usia? Nie rób, nie możesz. Jeszcze tego nie możesz. Przytulanki, poduszkę i jedzenie i wody. Ostatnie pytanie do was wszystkich. Jakbyście mogły zrozumieć mowę zwierzaka i zadać mu tylko jedno pytanie, to kogo i o co byście zapytały? Mówicie kuszatniczka i powiedzieć Florce, dlaczego gryzie łapkę. Zapytałaś byś Florci, dlaczego gryzie łapkę? Tak. Bo nasza Florcia ostatnio wygryza sobie futerko z łapek, prawda? I nie znamy przyczyny. I to z futro tak najpierw sobie obgryzła. Mhm. Aż dotąd. To jest tak na niby mała florka mała łapka Florci. Gryzie. A Florcia sobie obgryzła dotąd łapkę i ma tu łyso. A widziałam Florcia gryzie tak. Łyso. No, niezbyt fajnie. Nie wiemy dlaczego. No to dobry pomysł, żeby jej zapytać. Szkoda, że nie znamy mowy zwierząt. A Anielka, kogo byś i o co zapytała? Ja bym zapytała królika, czy mnie nauczy skakać. I czy w ogóle je marchewki i czy je sałatę. Mm-hmm. I bym mi powiedział, i bym z nim sobie poplotkowała trochę. A Łucja? Ja bym rysia
Ja bym chciała mówić jak Rysi, zapytała Rysia, czy się ze mną pobawi. No tak, fanka Rysiów, o co innego by mogła zapytać? To odpowiedziałyście na wszystkie 14 pytań. Fajnie było? Mam nadzieję, że naszym widzom również się podobało. Bransoletki mamy już gotowe. Ten zestaw do tworzenia bransoletek zostawimy sobie na kolejny nasz babski wieczór, bo już dzisiaj nam nie starczyło czasu, a i tak stworzyliśmy bardzo dużo fajnej biżuterii. Dziewczynki stworzyły piękne bransoletki. Mamy bransoletki przyjaźni. Przyjaciółki na zawsze. Śliczne bransoletki. Dziewczyny się napracowały. Szczególnie Anielka nad tą z kwiatkami, prawda? Tak. Ale pięknie wygląda. Także są bransoletki, są ozdoby na szyi, na włosach. Pokaż, Łusia, gdzie masz tą ozdóbkę. Pięknie. To jak Wam się, dziewczynki, podobał nasz babski wieczór? Fajnie. Polecacie innym dziewczynom? Tak. I o czym miałyśmy przypomnieć jeszcze naszym widzom? Tak, przypominamy o konkursie, w którym można wygrać różne zestawy Make It Real. A my widzimy się z Wami wkrótce w kolejnym filmie. Pa!